zaczęło się to na pewnej dyskotece, gdzie pani zauważyła, że tak takie mam kocie ruchy, że tak tańczę fajnie. No i powiedziała, że Kamil, jak ty fajnie tańczy, taki bidy do jakiegoś klubu no, należał. No i wtedy rozpatrzyłam tę decyzję, no i mamie zapisała do klubu osiedlowego Promka. Check it out, everybody, here we go. Now stop, keep it jumping off the flow. Jump. Bust through the roof like whoa. Whoa. Rose to the top with the cream of the crop. When the last time you heard it this high? Black eyed peas and you know we don't stop. Teraz się przyświecić to, na czym masz popracować. Piękne zacinki. Okej. Czasami wystopować i pracować tylko daną częścią ciała. I żebyś słuchał dużo muzyki i starał się na przykład wybijać rytm, łapać akcent, dobrze? Myślę, że trochę pływanie mi pomogło, bo pływanie niszczy mi tremę w tańcu, a taniec niszczy mi w pływaniu, bo na pływaniu też jest też taki sam stres, no i jakoś tak już coraz mniej go mam. Wiesz, jak nie wygram, to nic się nie stało, to muszę jeszcze bardziej ćwiczyć, żeby wygrać następnym razem. To był taki bardzo specyficzny uczeń. Po ogólnym, na przykład pożegnaniu klasy, podchodzi do pani i kłania się pani w pas, mówiąc do widzenia. Tutaj duży ukłon w stronę domu, na pewno. I wspaniała mama i wspaniały tato, duży właśnie nacisk kładli na dobre wychowanie. Sami jakoś to tak wszystko organizujemy, głównie to ja. Jest ciężko, no co ja tutaj powiem, jest ciężko, bo wszystko trzeba, prawda, samemu zorganizować. Na pierwszy wyjazd to pojechaliśmy, ale na zasadzie wrzutki właśnie, że na takiej zasadzie, że mąż pokazywał, opowiadał o swoim dziecku kolegom, no i byli pięściarze, tak się zaczęli zrzucać, ten coś dał, tamten dał i tak się tak uzbierało, że dzięki temu pojechaliśmy. Byliśmy w ogromnym jakby osłupieniu, wszyscy siedzieliśmy z otwartymi jakby buziami. Było niezwykłe przeżycie zobaczyć tak młodego chłopca, który ze swoim ciałem już potrafi zrobić wszystko. Super. Wydaje mi się, że zatrzymałem się na 100% swoich umiejętności. Jest na siebie dumny. Tylko co? Myślę, że w Polsce już nie ma nauczycieli, u których on może się uczyć i że tak naprawdę jedyna droga to jest, żeby zaczął się uczyć u najlepszych na świecie. I jeżeli on pojedzie na zachód, jeżeli będzie mógł podpatrzeć tych najlepszych, to jestem pewien, że osiągnie ogromny sukces i będzie jednym z najlepszych tancerzy na świecie. Kamil!